Niech będzie pochwalony z Chrystus, drogie dzieci. Serdecznie dziękuję Wam za wszystkie prace, które mi ostatnio dawałyście z katechizmu, za te zadania, kartkówki. Cieszę się, że uczycie się katechizmu, że nie zaniedbujecie tej bardzo ważnej nauki uczącej nas o Panu Bogu, o tym, co Pan Bóg nam objawił, co przez Kościół Święty nam podaje, co jest streszcza w zasadzie objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i tradycji, czyli podaniu ustnym. Zachęcam Was gorąco do dalszej nauki katechizmu, na ile to tylko jest możliwe. Póki co, kiedy ja nie mogę z Wami się spotkać w szkole, aby udzielić Wam katechizmu, postanowiłem co dwa tygodnie robić Wam taką prezentację, która by streszczała daną lekcję. Przedstawię Wam dzisiaj katechezę 21 o bardzo pięknej prawdzie naszej wiary, kolejnej zresztą z praw, których się uczycie, o świętym obcowaniu. Nim jeszcze rozpocznę katechezę, chciałbym Was tylko prosić, że jako tylko otrzymacie tą prezentację, będziecie mogli ją sobie wysłuchać. Otrzymacie również zadanie do zrobienia. To będzie tym razem kartkówka do napisania. Już nie będę chciał, żebyście robili tych wszystkich zadań, ale przeczytacie sobie katechezę, jeszcze te zadania, które otrzymacie przez rodziców, którym to wszystko wyślę, przeczytacie i później uczciwie napiszecie sobie tą kartkówkę, którą następnie Wasi rodzice mi odeślą. Więc gorąco zachęcam Was do tego, żeby dobrze tą katechezę sobie przyswoić. Więc mamy dzisiaj mówić o prawdzie naszej wiary w świętych obcowaniu. O tej prawdzie Wam powiem. Chciałbym troszkę cofnąć się wstecz, przypomnieć te bardzo ważne prawdę, o której się ostatnio uczyliście. Otóż zacznę od tego, co jest bardzo ważne, co jest takim fundamentem naszej wiary katolickiej. Musimy sobie na początku przypomnieć, jaki jest cel naszego życia. Po co Pan Bóg nas stworzył? Jak dobrze pamiętacie, Pan Bóg stworzył nas, abyśmy Go poznali. Są też właśnie katechizm, czytanie Pisma Świętego, żywotów świętych, aby coraz bardziej Pana Boga poznawać poprzez również modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, przez blisko zjednoczenie z Panem Jezusem. Mamy Go coraz bardziej poznawać. Następnie, jeśli poznamy, jak Pan Bóg jest dobry dla nas, jak bardzo nas kocha, i dlatego nas stworzył, nas odkupił przez swoją mękę i śmierć na krzyżu, Pan Jezus pragnie, abyśmy Go kochali. Czyli mamy Pana Boga poznać, aby Go kochać. I ta nasza miłość wyraża się w pełnieniu Jego woli, czyli mamy Mu służyć, czyli zachować przykazania Boże Kościele, wypełniać nasze obowiązki religijne, domowe, szkolne, jak najlepiej to tylko możliwe. Więc jeśli dobrze Pana Boga poznamy, będziemy Go kochali, Jemu służyli, to osiągniemy cel, dla którego żeśmy zostali stworzeni, pójdziemy do nieba, zbawimy swoją duszę. Więc to jest pierwsza taka fundamentalna prawda, od której chciałem zacząć. Następnie, ostatnio dużo się uczyliśmy, uczyliście się w domu, robiliście katechezę 20, o Kościele. Uczyliście się o Kościele katolickim. I w jakim celu Pan Jezus założył Kościół katolicki? I jak dobrze pamiętacie, uczyliście się tego, to tylko przypomnienie, Pan Jezus założył Kościół, aby kontynuować, tak jak tutaj Wam tutaj pokazuję tym laserem, kontynuować swoje dzieło zbawienia. Czyli wybrał sobie kapłanów, osoby poświęcone Jemu całkowicie, aby kontynuowali dzieło zbawienia. Zakłada Kościół, Kościół katolicki, który ma kontynuować to dzieło zbawienia na dwóch takich
na takie dwie środki, dwoma środkami, nauczając prawdy i udzielając sakramentów. Udzielając sakramentów, czyli ucząc tego wszystkiego, co Pan Bóg objawił przez Kościół nam podaje, to wszystko kapłani nam przekazują, odwieczną prawdę, a następnie udzielają nam łaski, głównie przez sakramenty. Czyli mają kontynuować to wszystko, to całe dzieło zbawienia, które Pan Jezus dla nas przygotował. I teraz następny slajd. Co to jest właściwie ten Kościół? Kościół. Otóż jest to społeczność wiernych, wszystkich chrześcijan, założona oczywiście przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierni, wszyscy oczywiście ochrzczeni, którzy wyznają tą samą naukę, te same, wierzą w te same prawdy wiary, przystępują do tych samych sakramentów i są podporządkowani tej samej władzy, czyli papieża jako głowy całego Kościoła i biskupa, który jest pasterzem danej diecezji, danego obszaru, na którym za który jest odpowiedzialny. Więc troszkę definicję zmieniłem, troszkę mamy tutaj w inny troszkę sposób przedstawioną, tak jak wy się to uczyliście, brzmi ona następująco, proszę sobie to jeszcze raz zobaczyć. Kościół jest społeczność wiernych, uznany przez Pana Jezusa, zarządzony przez papieża i biskupów pozostających pod jego władzą. Ja tylko dodałem, żeby uściślić to, że oczywiście tu chodzi o chrześcijan, którzy wyznają tą samą wiarę i przystępują do tych samych sakramentów i podporządkowani są tej samej władzy, papieżowi i biskupom. Więc to jest Kościół, Kościół katolicki. I teraz na jednej z tych ostatnich katechez uczyliście się, jakie są warunki, jakie są znamiona, abyśmy poznali prawdziwy Kościół katolicki. Abyśmy poznali prawdziwą religię. Bo uwaga, jest tylko jedna prawda, którą Pan Bóg nam objawił i przez Kościół nas ucza. Więc jest jeden tylko Kościół prawdziwy, tak? I który ma takie konkretne znamiona, po których wiemy, że to jest naprawdę prawdziwy Kościół. Troszkę już o tym się uczyliście, ja tylko to powtórzę, ewentualnie krótki komentarz. Więc prawdziwy Kościół katolicki poznajemy po czterech znamionach, czterech takich cechach. Po pierwsze, jest on jeden, tak? Jedność Kościoła, jedność nauki, jedność sakramentów. Następnie jest on święty. Święty dlatego, że to sam Pan nasz Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, założył ten Kościół. Następnie, dlaczego jeszcze święty? Gdyż mamy dążyć do świętości, mamy stać się świętymi. I Kościół daje nam wszystkie potrzebne środki, które Pan Jezus nam wysłużył, wszystkie potrzebne łaski, abyśmy stali się świętymi. Tak? To są sakramenty, to jest msza święta, to jest modlitwa. To wszystko nam ma w tym pomóc. Mamy stać się świętymi. Kościół jest święty. Bo sam założyciel święty i my mamy stać się świętymi. Następnie Kościół, prawdziwy Kościół jest powszechny, czyli nie dotyczy tylko jakiegoś jednego kontynentu, jednego narodu, ale jest dla wszystkich narodów, dla wszystkich mieszkańców całej kuli ziemskiej. Pan Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. Tak? I dlatego misjonarze od samego początku założenia Kościoła katolickiego po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy apostołowie rozeszli się na cały świat, aby głosić tą prawdę, naukę katolicką, te prawdy wiary, o których w tym roku się uczycie, a które są streszone w składzie apostolskim, inaczej modlitwie wierzę w Boga, idą i głoszą tą naukę i to wszystkim narodom, a wszyscy tą naukę poznali i przyjęli, a przez to zbawili swoją duszę. Więc Kościół jest powszechny dla wszystkich ludzi na świecie. I
jest również apostolski. Co to znaczy, że jest apostolski? Że jest oparty na apostołach, że to oni byli fundamentem, tymi pierwszymi biskupami, a święty Piotr pierwszym papieżem, którzy głosili tą naukę, a którą później przekazali swoim następcom. Tak, że aż do dziś mamy następców, mamy kapłanów, mamy biskupów, mamy głowę kościoła, papieża, który jest następcą świętego Piotra, głową kościoła katolickiego, takim namiestnikiem, zastępcą Pana Jezusa na ziemi, taką głową widzialną. Głową niewidzialną, jak dobrze się pamiętacie, jest sam Pan nasz Jezus Chrystus, a głową widzialną jest papież. Papież, który zastępuje tutaj na ziemi Pana Jezusa, następcą świętego Piotra, ale zastępuje tu Pana Jezusa. I dlaczego jeszcze apostolski? Otóż dlatego, że mamy, każdy katolik, każdy chrześcijanin powinien być apostołem. Poprzez swoją modlitwę, poprzez swój dobry przykład, ofiarę, powinien robić wszystko, aby i inni poznali wiarę katolicką. Aby tą wiarę przyjąć, bo jak głosi jedna z praw wiary, poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia. Więc ci, którzy świadomie i dobrowolnie odrzucają Kościół, są w wielkim niebezpieczeństwie. Tak jak to jest, może z historii znacie piękną historię, kiedy Starego Testamentu, kiedy Arka, Noe miał wybudować, Pan Bóg polecił mu wybudować Arkę, gdyż chciał zesłać karę na świat, dlatego, że tonął w grzechach, nie chciał się nawrócić. I aby ocalić rodzaj ludzki, wybrał sobie Pan Bóg człowieka sprawiedliwego imieniem Noe, który miał wybudować Arkę. Ogromny statek, a który właśnie, drogie dzieci, jest takim obrazem Kościoła. Tylko w czasie tego potopu zbawili, uratowali się tylko ci, którzy byli w Arce, czyli Noe i jego rodzina. Wszyscy inni zginęli. Tak samo jest, jeśli chodzi, to odniesiemy do Kościoła katolickiego. Wszyscy ci, którzy świadomie i dobrowolnie są poza Arką, jaką jest Kościół katolicki, są w wielkim niebezpieczeństwie, że nie zbawią swojej duszy. Dlatego my mamy być apostołami, aby nie tylko, to jest zadanie, oczywiście główne zadanie i przede wszystkim to jest zadanie kapłanów, księży, biskupów, którzy mają głosić tą naukę, ale i każdy z nas może w ten sposób pomóc kapłanowi, że będzie się modlił, że będzie czynił jakąś ofiarę, przyjmował komunię świętą w intencji nawrócenia. Więc jeszcze raz krótko przypomnę cztery znamiona prawdziwego Kościoła, po którym wiemy, że jest prawdziwy. Jest on jeden, tak? Powszechny, święty i apostolski. Dobrze, następny teraz slajd. Pan Jezus założył jeden, tak jak wam powiedziałem, jeden prawdziwy Kościół katolicki. I tutaj mamy taki obrazek przedstawiający w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Święto, które upamiętnia to wydarzenie, już będzie za niedługo. Dlaczego ten obrazek wam tu pokazałem? Otóż Pan Jezus poszedł do nieba swoją własną mocą, z duszą i ciałem, powiedzieć do apostołów takie oto słowa. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli zobaczcie, drogie dzieci, to co się już uczyłyście, jak bardzo ważne jest, abyśmy byli dziećmi Kościoła katolickiego, abyśmy trwali w tym Kościele, gorąco modlili się, aby Kościół katolicki trwał w prawdziwej wierze, aby powrócił do tradycji apostolskiej, do mszy wszechczasów, aby ten skarb, który Kościół ma, mógł być przekazywany całemu światu, aby jak najwięcej dusz mogło pójść do nieba. Oto gorąco musimy się modlić i nawet jak teraz macie różne jakieś trudności,
żeby wyjść, żeby być w szkole ze swoimi kolegami, może być to czasami trudne, właśnie możecie to ofiarować w tej intencji, aby Kościół katolicki powrócił do mszy wszechczasów, do tradycji apostolskiej, aby wszędzie nauczano to, co zawsze w Kościele katolickim było przekazywane z pokolenia na pokolenie, aby tradycja apostolska na nowo znalazła miejsce w Kościele katolickim. Idę dalej. To, co teraz Wam powiedziałem, to tylko było streszczenie, przypomnienie pewnych informacji, które mam nadzieję już znacie, na które się już nauczyliście. I teraz czas, aby sobie wyjaśnić tą prawdę, która jest streszczona w takich słowach. Świętych obcowania. Wierzę w świętych obcowania. Co to oznacza? Wierzę w świętych obcowania. Otóż te słowa świętych obcowań oznaczają, że wszyscy członkowie Kościoła są ze sobą połączeni. I co ich łączy, drogie dzieci? To jest bardzo ważne. Co nas łączy? Otóż nie tylko wiara w te wszystkie prawdy, które Pan Bóg nam objawił przez Kościół, do wierzenia nam podał. Nie tylko, że przystępujemy do tych samych sakramentów, ale to, co nas przede wszystkim mocno musi łączyć, drogie dzieci, to że mamy być w stanie łaski święcającej. To życie Boże, które każdy chrześcijanin otrzymał na chrzcie świętym, to głównie na was łączyć, oprócz wiary, żyć w stanie łaski. To życie Boże, to nas powinno łączyć. Świętym obcowaniem. Więc jeszcze raz, możecie sobie sami tu przeczytać, jak tutaj jest, oznacza, będziecie się, mam nadzieję, tego uczyć, tej definicji świętych obcowaniem, oznaczają te słowa, że wszyscy członkowie Kościoła są ze sobą połączeni. Połączeni przez wiarę, tak? Wyznawanie tej samej wiary, przystępowanie do tych samych sakramentów i mam nadzieję, o to trzeba się starać, aby wszyscy ci członkowie Kościoła katolickiego, drogie dzieci i wy, wasi rodzice i my wszyscy, abyśmy byli żywymi członkami Kościoła. Żyjąc w stanie łaski uświęcającej. Jest to największy dar, jest to fundament naszego życia tutaj na ziemi. Bo jak dobrze wiecie, bez łaski uświęcającej nie możemy pójść do nieba, nie możemy się podobać Panu Bogu. Ktoś, kto żyje w grzechu ciężkim, jest w wielkim niebezpieczeństwie. Tak? Że nawet jeśli jesteśmy w Kościele katolickim, w prawdziwym Kościele, a nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to jest wielkie niebezpieczeństwo. Możemy przez to iść na wieczne potępienie. Coś strasznego. Wyobraźcie sobie, drogie dzieci, na wieki być oddalonymi od Pana Boga. Na wieki cierpieć ogień. Ogień piekielny. Te wyrzuty sumienia. Tak, tak łatwo mogłem się zbawić. Miałem katechizm. Mogłem często uczestniczyć we mszy świętej, przyjąć Pana Jezusa w komunii świętej. A jednak z tego nie skorzystałem. Jak to musi być straszne. Więc starajmy się żyć, być żywymi członkami Kościoła, być w stanie łaski uświęcającej. I, drogie dzieci, Kościół jest jeden, ale ma w tej Kościele mamy jakby trzy rodziny. W tym świętym obcowaniu członkowie Kościoła, którzy są połączeni, jakby trzy rodziny. Otóż są to święci w niebie, dusze w czyśćcu i wierni na ziemi. Nie wiem, czy przez ten obraz, który teraz mamy tutaj na slajd, czy to dobrze widzicie ten obraz i będziecie mogli sobie może ewentualnie zobaczyć go później, kiedy prześlę jeszcze rodzicom tą prezentację. Mamy tu piękny obraz, który właśnie przedstawia nam tą prawdę świętych obcowania. Tu u góry, tak, gdzie pokazuję tutaj Wam tym laserem, mamy świętych. Następnie tu widzimy Kościół na ziemi. Kościół, będziemy, zaraz Wam powiem, jak go nazywamy, Kościół wojujący. Tutaj mamy Kościół triumfujący, Kościół wojujący. To wszyscy ci, którzy żyją tutaj na ziemi, starają się żyć po chrześcijańsku. I ostatnia rodzina w tym Kościele to są wierni w czyśćcu. Za chwilkę Wam to wszystko wyjaśnię w tych kolejnych slajdach.
Więc Kościół, pierwsza rodzina, to jest Kościół triumfujący. To są osoby, które żyły tutaj na ziemi, które miały tak samo wady jak my, które być może nawet popadły w jakieś grzechy, ale za które jeszcze żałowali, poprawili się, czynili pokutę, czyli naprawiali tą szkodę, tą obrazę, którą uczynili Panu Bogu i bliźniemu i uświęcili się, stali się świętymi. I teraz są w niebie. Oni zatriumfowali, jak święty Michał Archanioł, który widzimy tutaj, pokonuje złego ducha, Lucyfera, przywódcę złych duchów, który nie chciał służyć Panu Bogu, tak i ci święci z pomocą łaski Bożej, którą czerpali z mszy świętej, z częstej komunii świętej, częstej modlitwy, dobrej lektury, uświęcili się, zwyciężyli swoje złe skłonności, wady, żyją w stanie łaski święcającej i dziś triumfują w niebie. Zasłużyli sobie na wieczną chwałę bycia już na wieki z Panem Bogiem. Oby Pan Bóg i nam dał tą łaskę, drogie dzieci. O to się musimy modlić dla siebie, dla naszych rodzin, naszych bliskich i oczywiście dla wszystkich ludzi będących na świecie. Abyśmy wszyscy tam znaleźli się. I tutaj może sobie przypomnimy te słowa modlitwy, którą być może często odmawiamy, którą Matka Boża nauczyła dzieci Fatimie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zachowaj wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Często, drogie dzieci, odmawiajmy tą modlitwę, pamiętając o tych słowach, wiedząc, co wymawiamy, abyśmy poszli do nieba, ale też, żeby i inni cieszyli się, żebyśmy wszyscy kiedyś dołączyli do tego Kościoła triumfującego, czyli osób, które są już w niebie. Kościół triumfujący. Następnie kolejną rodziną w Kościele katolickim jest Kościół walczący. Otóż dzieci, to właśnie my należymy tutaj, żyjąc na ziemi, to my jesteśmy Kościoła walczącego. Dlaczego Kościół walczący? Otóż, drogie dzieci, jak dobrze wiecie, niełatwo nam wytrwać czasami w łasce uświęcającej, a nawet jeśli wytrwamy w łasce uświęcającej z pomocą Pana Boga, z pomocą sakramentów, to zdarzają się często jeszcze jakieś grzechy powszednie, jakieś niedoskonałości. I tu, dlatego na ziemi jesteśmy jakby na padole łez. Tak? Mamy walczyć o to, aby cały czas, drogie dzieci, o czym Wam wcześniej wspomniałem, żyć w stanie łaski uświęcającej, aby nasza dusza była jak najczystsza. To jest Kościół walczący. My należymy, jesteśmy żołnierzami Pana Jezusa. Walczymy przeciwko szatanowi. To jest jeden z naszych wrogów. Ale uwaga, to nie jest jedyny nasz wróg. Drugim wrogiem naszego zbawienia to, drogie dzieci, to my sami. Nasze wady. Jeśli my dobrze nie poznamy siebie, nie poznamy wady, z którą koniecznie musimy walczyć, czy z wadami, które powodują, że my grzeszymy, to łatwo będziemy upadać i oddalać się od Pana Boga. Więc walczymy z pokusami złymi, złego ducha, ale też musimy, drogie dzieci, walczyć z swoimi wadami, z swoimi grzechami. Często, jak na ile to tylko możliwe, oczyszczać się w sakramencie spowiedzi, przyjmować komunię, uczestniczyć z żywą wiarą, uwagą, pobożnością we mszy i tu, drogie dzieci, czerpać łaski, które Pan Jezus nam wysłużył na krzyżu, chce nam udzielać, ale my musimy z nich korzystać. Bez pomocy Pana Boga nie jesteśmy w stanie, drogie dzieci, przezwyciężyć tych wrogów. I szczególnie jeszcze trzeci wróg to jest ten świat, nie to piękno świata, który Pan Bóg stworzył, ale ludzie, którzy starają się przez różne środki oddalić nas od Pana Boga. Czy to jest internet, czy to jest jakiś film, czy to są jakieś gry, tak, które mają nas skłonić do grzechu. I tutaj musimy szczególnie też uważać, tak?
to też może być złe towarzystwo, jakiś kolega, koleżanka. Tu cały czas musimy czuwać, czuwać. Jesteśmy w Kościele walczący. Aby zbawić swoją duszę, musimy walczyć. Mamy piękny taki przykład świętego Jerzego, który powala smoka. Tak? I my musimy tego smoka pokonać. Czy to jest zły duch, czy to są nasze złe skłonności, czy to są różne środki elektroniczne, czy to są jakieś złe towarzystwo, czy nasze wady. Musimy z tym walczyć, aby tą łaskę zachować. Dobrze, Kościół, druga rodzina w Kościele katolickim to Kościół walczący, ale jest też trzecia, to jest Kościół cierpiący. To są wszystkie, drogie dzieci, te dusze, które muszą odpokutować za swoje grzechy. One umarły w stanie łaski uświęcającej, są pewne, że są zbawione, że pójdą wkrótce do nieba, ale muszą jeszcze w tym ogniu czyśćcowym się oczyścić, aby móc pójść do nieba, aby móc cieszyć się wiecznym szczęściem w niebie. Więc czyści to jakby taki szpital Pana Boga, gdzie dusze się oczyszczają, tak, z wszystkich swoich grzechów, za które nie zdążyli odpokutować, albo za te wszystkie jeszcze niedoskonałości, z którymi jeszcze się nie uporali przed swoją śmiercią. To jest Kościół cierpiący. Dusze tam odpokutują, cierpią. I jeśli chodzi o Kościół, o te trzy rodziny, to ten Kościół, my jako Kościół walczący, my mamy wielką pomoc ze strony Kościoła triumfującego. Święci wstawiają się za nami. Jeśli tylko modlimy się do nich, pamiętamy o nich, oni są naszymi opiekunami. Starają się pomóc nam pójść do nieba. Ale oczywiście musimy do nich się modlić. Oni już nie potrzebują naszej pomocy. Natomiast ta trzecia rodzina, jaką jest Kościół cierpiący, te dusze, drogie dzieci, one same sobie już nie mogą pomóc. One już, będąc w czyśćcu, nie mogą zdobywać zasług. Nie mogą same oczyścić się przez jakąś swoją modlitwę, jakąś ofiarę z tego czyśćca. One czekają na naszą pomoc, drogie dzieci. I tutaj taka historia, zanim jeszcze ją wam opowiem, to chciałbym wam tutaj streścić to, co przed chwilką powiedziałem. Powiedziałem wam, że Kościół jest jeden, ale w tym Kościele jakby są trzy rodziny. I żeby wam to zobrazować, tutaj mamy taki obrazek domku, jeden dom, w którym mieszkają trzy rodziny, tak? Czyli jakby przedstawię nam to, że Kościół jest jeden, ale są trzy rodziny. Jakbyśmy sobie wyobrażali tutaj na parterze, to jedna rodzina mieszka, na pierwszym piętrze druga i na trzecim trzecia rodzina. Jeden dom, a trzy rodziny. Tak, Kościół jest jeden, ale ma trzy rodziny. Kościół triumfujący, Kościół cierpiący i Kościół walczący. I teraz taka ważna jeszcze prawda naszej wiary. Otóż Kościół posiada dobra. Dobra duchowe. Co to są te dobra duchowe, które Kościół posiada? Otóż są to, drogie dzieci, zasługi, które zdobył nam Pan nasz Jezus Chrystus przez swoje życie tutaj na ziemi, przez Jego nauczanie, a przede wszystkim przez Jego mękę i śmierć na krzyżu. Wysłużył nam wszystkie potrzebne łaski, które są właśnie tymi dobrami duchowymi. Ale, drogie dzieci, nie tylko Pan Jezus te dary duchowe nam wysłużył. Wysłużyła nam je również Matka Boża, święci,
tak? Którzy żyli tutaj na ziemi, którzy również wiele cierpieli, wszystko to ofiarowali Panu Jezusowi i zdobyli, tak byśmy to sobie powiedzieli, tutaj taki obrazek mamy, takiej skrzynki, takiego skarbu, tak? To jest taki obraz skarbca duchowego. I my, drogie dzieci, z tego skarbca możemy korzystać dla nas samych, dla naszych rodzin, ale i również dla wszystkich dusz, które żyją na świecie. Drogie dzieci, im częściej na przykład uczestniczymy we mszy świętej, przyjmiemy Pana Jezusa w komunii świętej, modlimy się, czynimy jakieś ofiary, tak, to w tym momencie również korzystamy z tych dóbr duchowych. Pomnażamy też dla innych sakramenty, tak, dobre uczynki. To wszystko jest jednym wielkim skarbem. I my z nich korzystamy, drogie dzieci, ale korzystać mogą również inni z niego. I szczególnie my musimy się modlić za tych, którzy zapominają o Panu Bogu. Zaniedbują codzienną modlitwę, przystępowanie do sakramentów i my, korzystając z tych zasług, które Pan Jezus wysłużył, z tego skarbca duchowego, przez nasze uczestnictwo we mszy, tak jak Wam już troszkę wspomniałem wcześniej, komunię, dobre uczynki, ofiary, możemy im wysłużyć nawrócenie. Ale nie tylko im, jak jeszcze zaraz wrócę, także pomóc tym duszom, które cierpią w czyśćcu. Żeby jeszcze Wam troszkę uzmysłowić, wytłumaczyć w jakiś sposób te dobra duchowe, tutaj przedstawiłem Wam taką jedną krótką historię, która miała miejsce w roku 1913. Otóż pewien chłopiec, który miał 19 lat, 19-letni chłopiec, człowiek, mężczyzna, był bardzo chory. I co się teraz dzieje? Otóż, mając żywą wiarę, właśnie ten skarb duchowy Kościoła katolickiego, postanawiają odmówić nowenę do świętej Bernadety. Świętej, którą widzimy tutaj na obrazku, która miała tą łaskę widzieć Matkę Bożą w Lourdes, w południowej Francji. I co się dzieje? 9 dnia, kiedy kończyła się ta nowena, bo nowena ma 9 dni, akurat kończyła się 8 grudnia, ku wielkiemu zdziwieniu lekarza, doktora, który nim się zajmował, chory, uwaga, całkowicie odzyskał zdrowie. Nastąpił cud. I teraz pytanie, skąd święta Bernadeta zaczerpnęła tą łaskę? Gdybyście byli w klasie razem ze mną w szkole, to na pewno wszyscy odpowiedzielibyście z tego skarbca duchowego Kościoła. Tak, drodzy dzieci, z tego skarbca duchowego Kościoła, z tych wszystkich zasług, które zdobył nam Pan Jezus, Matka Boża, święci i my w jakiś sposób przez nasze dobre uczynki i ofiary do tego jeszcze się przyczyniamy, możemy korzystać. Korzystać. Zobaczcie, jak Matka Boża, na przykład czy to w Lourdes, czy w Fatimie, ile łask może nam udzielać, ile nawróceń miało miejsce, na przykład z tym cudownym źródełku w Lourdes, z badanych, potwierdzonych cudów, to wszystko, widzicie, to wszystko jest ze skarbców duchowego Kościoła. Korzystajmy z tego dla siebie, dla ludzi żyjących na świecie, ale także dla dusz czystców. I właśnie tym slajdem chciałbym skończyć, aby Was zachęcić do tej gorącej modlitwy, ofiary w intencji dusz w czyśćcu, tej rodziny, pamiętajmy, trzeciej rodziny Kościoła katolickiego, Kościół cierpiący, dusze w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, które nie mogły jeszcze, nie zrobiły tego jeszcze przed swoją śmiercią, czekają na naszą pomoc. I żeby Wam to zobrazować, taka krótka historia. Otóż dawno temu pewien okręt zwany odkupieniem, co roku opuszczał brzegi Hiszpanii. Udawał się do Afryki, aby wykupić chrześcijan, którzy tam byli więzieni przez muzułmanów.
wroga religia Kościoła katolickiego, która od wieków prześladuje Kościół katolicki. Nasi wierni, wierni Kościoła katolickiego, często byli pochwycani przez muzułmanów, albo zabijani, albo niewoleni. I teraz, żeby wykupić ich z niewoli, wyruszał taki okręt, taki statek, aby wykupić ich z rąk muzułmanów. Jakieś tam dary, czy to były pieniądze, czy jakieś inne rzeczy dawano tym ludziom, tym, którzy wyznawali tą fałszywą religię proroka Mahometa, w ten sposób mogli ich uratować, mogli spowodować, że ci ludzie na nowo wrócili do swojej ojczyzny, do swoich domów. Było to bardzo piękne dzieło. I dlaczego o nim wam wspomniałem? Otóż dlatego, że jest to troszkę podobne do sytuacji, jaką my mamy, jeśli chodzi o dusze w czyśćcu. One są uwięzione w jakiś sposób, tak? Nie mogą jeszcze pójść do nieba, bo nic nieczystego do nieba wejść nie może. Stąd też czekają te dusze na naszą pomoc, abyśmy my byli takimi marynarzami, którzy wypływają okrętem, aby ratować te dusze. I w jaki sposób my, drogie dzieci, możemy tym duszom pomóc? Otóż to są bardzo proste rzeczy, które nie kosztują nas wiele. To może być zamówiona msza święta w ich intencji. Tak? Uczestniczymy we mszy świętej intencji uratowania tych dusz, aby Pan Bóg ich już zabrał do nieba. To może być jakaś ofiara, coś, co jest dla nas przykre, coś jest dla nas trudne. Ofiarowujemy w intencji tych dusz. To oczywiście modlitwa, tak? Choćby to jedno zdrowaś Mario w ich intencji, czy może jedna dziesiątka różańca. I czy to może być jakiś dobry uczynek, który spełnimy, na przykład jesteście teraz troszkę więcej w domu, możecie pomóc mamie, tacie w jakiś sposób, czy tam przypilnować młodsze rodzeństwo. Na pewno wiele sposobów się znajdzie, aby te dusze drogich dzieci wyratować, tak? Wyobraźcie sobie tych wszystkich więźniów, którzy tam czekali. Oni czekali na taki okręt i tylko przybiegali do na przykład takiego misjonarza i pytali, czy moja rodzina dała jakieś pieniądze, czy są jakieś informacje. I wyobraźcie sobie, ten misjonarz by musiał powiedzieć, no nie, oni się nie interesują za bardzo, to bym zapomnieli. Jakie to musiało być przykre. Tak samo dusze w czyśćcu, może jakieś osoby z waszej rodziny, a, która umarła, która być może tam jeszcze jest. I teraz ona czeka na nasze modlitwy. I teraz jaki musiał być troszkę smutek, kiedy widziała taka dusza, że o niej zapomnieliśmy. Tak? Być może tylko w dzień zaduszny idziemy na grób, żeby zapalić świeczkę i to jest wszystko. A zapominamy, aby czy to zamówić mszę za taką zmarłą osobę, czy pomodlić się. Więc tutaj naprawdę dużo, dużo, drogie dzieci, możecie pomóc zrobić dla tych dusz. Więc kończąc, przypomnę tylko to, co wam powiedziałem, czyli pierwsza rzecz bardzo ważna, zostaliśmy stworzeni dla Pana Boga, dla wiecznej chwały Bożej. Stąd też musimy starać się coraz bardziej Pana Boga poznawać przez modlitwę, przez mówienie sakramentów, naukę katechizmu, dobrą lekturę, aby ten cel osiągnąć. I Pan Bóg, abyśmy mogli ten cel osiągnąć, dał nam Kościół. Pan Jezus Chrystus nie tylko, że umarł za nas na krzyżu, nie tylko, że pozostaje z nami aż do skończenia świata w Eucharystii, w sakramencie Eucharystii, ale też założył Kościół, powierzył misję, aby nas zbawić, kontynuować to dzieło. Kościół jest jakby matka, która się nami opiekuje. I teraz Kościół ma wszystkie ku temu środki, tak? Czyli udzielam sakramentów, przez które nam udziela te wszystkie łaski, które Pan Jezus nam wysłużył. Następnie naucza nas praw, które Pan Jezus
nam przekazał, przekazał apostołom, a później apostołowi następnym. I tak aż do dziś mamy naukę, jedną prawdziwą naukę, jeden prawdziwy Kościół, poza którym nie ma zbawienia. I ten Kościół jest jedną taką rodziną, tak, społecznością wszystkich chrześcijan ochrzczonych, którzy wyznają tą samą wiarę, przystępują do tych samych sakramentów i podporządkowani są tej samej władzy, papieża, biskupów, którzy zastępują nam Pana Jezusa, którzy mają przekazać nam tą prawdziwą naukę. Wczoraj była bardzo piękna msza niedzielna dobrego pasterza, właśnie, która nam pokazuje, że kapłan, biskup, papież to osoba, która ma być dobrym pasterzem, którzy mają nas prowadzić do zbawienia, dając nam dobry pokarm, czyli prawdziwą naukę katolicką i uświęcając nas głównie przez sakramenty, przez odprawianie mszy świętej, które jest odnowieniem ofiary krzyżowej w sposób bezkrwawy. Cud miłości Pana Boga. Pan Jezus wciąż na nowo, nieustannie za nas się ofiarowuje, aby nam wysłużyć łaski. I kończąc, ta jeden prawdziwy Kościół, poza którym nie ma zbawienia, który jest jeden święty, powszechnie apostolski, składa się jakby z trzech rodzin. Kościoła triumfującego, czyli świętych, którzy są już w niebie, Kościoła cierpiącego, czyli duch, które muszą odpokutować za swoje grzechy w czyśćcu, i Kościół triumfujący, czyli my sami, którzy musimy tutaj walczyć, aby zachować życie łaski, którą otrzymaliśmy na chrzcie, zbawić swoją duszę i również przyczyniać się do pomocy, czy to duszą w czyśćcu cierpiącym, o którym przed chwilą wspomniałem, czy innym duszom, które tak gdzieś daleko może są od Pana Boga, którzy jeszcze nie poznali religii katolickiej. Więc drogie dzieci, kończę. Do zobaczenia. Może wkrótce będzie jakaś taka okazja się zobaczyć, a jak nie, to za 2 tygodnie znów prześlę Wam taką prezentację. Proszę odrabiać, uczyć się katechizmu, odrabiać te zadania, przysłać mi je. Do zobaczenia z Panem Bogiem.